Witam serdecznie, moim gościem Jakub Gliński, już nie Kugraw, ale Tylicki. Witam, dzień dobry. Kuba, wracasz do naszej ligi, za nią meczu, najpierw o twoim powrocie, czy to na stałe, bo drużyna cię potrzebuje, wracasz, obrona od razu pewniejsza. No, to dobrze, że tak to z boku wygląda i cieszę się na pewno, jeśli mnie potrzebują, ale sam człowiek, jedna osoba meczu nie wygrywa, także cała drużyna się liczy, co dzisiaj to pokazaliśmy w sumie. Dokładnie, pokazujecie dziś naprawdę Wiśniowskiemu, jak należy grać na hali. Wygrywacie 9-0, jest to bardzo przekonująco. Tak naprawdę Wiśniowski nie pokazał dzisiaj za wiele. No nie pozwoliliśmy im na wiele, chociaż zagraliśmy spokojnie od tyłu, ale no to do pierwszej bramki. Wpadła jedna, druga, trzecia i potem już poszło. Na kontry się nastawiliśmy i sumiennie wykonywaliśmy swój plan. Zadziałałeś dzisiaj jako strażak, można powiedzieć, dla swojego zespołu. Strażaka też potrzebują Wiśniowscy, ale to ich problem. Tylicki, bo was mowa tak naprawdę wraca do gry po tym takim niemrawym początku. No, może też przez to gdzieś tam, nie wiem, no ciąży jednak jakaś tam presja, mistrz dwa razy z rzędu co roku, prawda, no i gdzieś tam każdy się na pewno spina na nas poniekąd, może nie wiem, no ale tak nam się wydaje przynajmniej, że jednak każdy się nastawia na mistrza, że mistrza trzeba zlać, no i nie każdy mecz jest dobry, czasami braki kadrowe wynikają też, z braków kadrowych wynika, prawda, porażka i no trudno, no ale gra się do końca i o to chodzi, na końcu będziemy widzieć, kto jest na pudle, a kto nie. Wiśniowski próbował dzisiaj atakować, próbował gdzieś tam szarżować, ale wszystko detronizowaliście tak naprawdę z tyłu. Co było ci kluczem do tych 9 goli? Nie wiem, gra zespołowa prawdopodobnie. No tylko to mi się nasuwa, prawda, bo też dużo dzisiaj osób nie było od nas. Tam Mariusz, Tomek, Szczurek, Grzesiu i reszta jeszcze nie wiem, czy kogoś nie wymieniłem. Nie pamiętam, dopiero pierwszy mecz tutaj, także jeszcze składu może nie znam na pamięć całego, chociaż niezmienny jest od tych paru lat. No ale to jest to właśnie, gra zespołowa. W miarę z czasami na jeden, dwa kontakty, no i potrafiliśmy zgubić obrońców. Także myślę, że to. I ostatnie pytanie, takie już takie bezpośrednio do ciebie. Tęskniłeś za nami, za ligą, za grą na hali? Tak, bardzo. Cały czas tam czekałem, aż wystartujecie. Jak wystartowaliście, to śledziłem, no a jak było również zakończenie ligi, to oglądałem streama, także cieszę się, że zrobiłeś, bo coś tam widziałem i tak tęskniłem za piłką, za graniem, tutaj za kolegami, za przyjaciółmi. Ale już jestem i na razie nigdzie się nie wybieram, także zostaję na dłużej. Dzięki za wywiad. Dzięki.